Byłam zaskoczona. Słyszałam jakieś strzały, coś się działo i tak dalej. A jak trafiłam do powstania, to akurat u mojej przyjaciółki, która mieszkała na parterze, i widziałam się przez okno maszerującego chłopaka z karabinem, z opaską. Sobie, Jezus Maria, o powstanie się już mówiło, więc było pytanie, czyżby rzeczywiście. No więc wyskoczyłam, bo tam, słuchaj, a gdzie się można ewentualnie dołączyć do tego? Mówię, no to co, jeszcze jesteś nie tam, to tam długa, 7, idź się, ci wszystko powiedzą. No i tym sposobem się znalazłam w powstaniu, łącznie z tą moją przyjaciółką. Cały czas byłam na Starówce. Na Długa 7, tam potem zmieniamy się, wie pan, a to na Zakroczyńskiej, a to gdzie, oczywiście w zależności od tego, gdzie tam było trzeba. Ja mam, jestem zanotowana, zgłosiłam się jako sanitariuszka, ale później były, bardzo często były takie sytuacje, że trzeba było robić to, co trzeba było. W związku z tym nie tylko tam jakieś sprawy właśnie związane z opatrunkami, tylko a to z karteczką gdzieś, a to jak chłopcy tam na stawkach odbili magazyny żywnościowe i raptem mieliśmy dużo kostek cukru. I ja dostawałam całe porcje tego cukru do kieszeni i latałam na pozycję do chłopaków z tym cukrem. I po kilku dniach miałam przydomek słodka Lenusia, dlatego że zawsze byłam z cukrem. No więc to te pierwsze dni były właściwie dla mnie zaskakująco spokojne. Natomiast gdzieś już tak powyżej 6-7, no to się naprawdę zaczęło i to było dla takiej dziewczynki jak ja, wtedy jeszcze 16-letnia, bo dzisiaj 16-letnia panna to już jest w ogóle zupełnie coś innego, ale ja w tych czasach jeszcze to byłam takie półdziecko. To był dla mnie taki szok, że dobrze, że nie miałam czasu zastanawiać się nad skutkami tego szoku. Co do powstania. Często mi się śni, bo to zostawiło w psychice ślad chyba głębszy niż można ocenić. To już zostanie jakaś rysa. Powstanie niewątpliwie, ja powiedziałam, byłam od razu dużo starsza po powstaniu, te parę, dwa miesiące, bo przekonałam się, że to, co mnie tam uczyli w domu i to środowisko tych romantyków, muzyków w sztuce między poezją a Chopinem, no, to nie ma nic do rzeczy. Więc miało ono swoje dobre strony tym sposobem. Nauczyłam się sama decydować o niektórych rzeczach. Tego mi do tej pory nie było wolno. Natomiast jest mi bardzo przykro, jeśli teraz słyszę, czytam, że mądrzy ludzie kłócą się o to powstanie, zwłaszcza ci, którzy tego nie przeżyli, tylko wiedzą to z opowiadania albo z książki. Nie powinni się tak wykłócać.